Co w piłce nożnej decyduje o wygranej? Najprościej byłoby powiedzieć bramki. Wystarczy, że strzelisz o jedną więcej niż przeciwnik i tyle. Proste i genialne. Oczywiście to przesadne uproszczenie, bo samo strzelenie gola to zaledwie chwila, a mecz trwa przecież 90 minut. Zaraz, syneczku. A dogrywka? Tak, półtorej, a czasami nawet dwie godziny, podczas których może się wiele wydarzyć. Wajduj zaraz, syneczku. A mogą być rzuty karne? Dobra, ja nie o tym. Przez te wszystkie lata obecności piłki w naszym życiu nauczyliśmy się, że o wygranym meczu decyduje wiele pozornie drobnych czynników. Jak na przykład jedno z najbardziej znanych, niekonwencjonalnych boiskowych zachowań, czyli sprytne przetrzymywanie piłki w narożniku. Tak jak w meczu ze Związkiem Radzieckim na mundialu w 1982 roku, gdy cenne sekundy urywał rywalom Włodzimierz Smolarek. Zagrywka cwana, ale dopóki nie ma faulu, zgodna z przepisami, bo przecież piłka pozostaje w boisku. Ale gdzie jest granica pomiędzy piłkarskim sprytem, a zachowaniem, które prędzej nazwalibyśmy chamskim? Kilku piłkarzy dziś pomoże nam ją ustalić. W zeszłym roku furorę w internecie zrobiło nagranie, na którym piłkarze Crystal Palace, Jordan Ayew i Christian Benteke ukradli dobre pół minuty doliczonego czasu meczu z Watfordem. Okazało się, że nawet spowalniać grę można widowiskowo. Ale akurat to boiskowe zachowanie wymaga, jakby nie patrzeć, umiejętności czysto piłkarskich. Krótko mówiąc, jak umiesz, możesz to robić otwarcie, bez udawania, że to przypadek i tak dalej. Co innego wznowienie gry. Jeśli przegrywasz, a goni cię czas, starasz się to zrobić jak najszybciej. Ale jeśli twoja drużyna prowadzi, a tobie jakoś niespecjalnie śpieszy się ze wznowieniem gry z piątki czy z autu, ryzykujesz żółtą kartką za opóźnianie gry. Co w takim razie wykombinował Jens Lehmann z Arsenalu? Z kolei Ryan Bertrand nawet się z tym nie krył. Akcja, którą teraz zobaczycie, przyniosła mu sporo sympatii wśród kibiców. Oczywiście sympatii wśród fanów świętych, raczej nie kibiców Bournemouth. Tylko że, no właśnie, kwestia tak zwanego cwaniactwa, boiskowego sprytu jest trochę skomplikowana, bo granica między tym sprytem, umiejętnym urywaniem cennych sekund i odwracaniem uwagi rywala, a zachowaniem po prostu żenującym jest bardzo cienka. No bo spójrzmy na sytuację z meczu PSG-Bastia w 2017 roku. Marco Verratti strzela gola w momencie, gdy bramkarz rywali próbuje pomóc leżącemu Blaise'owi Matuidiemu. Dla kibiców paryżan sprawa jest jasna jak słońce. Gramy na gwizdek, no i nikt nie kazał bramkarzowi sprawdzać, czy Matuidi jest faktycznie kontuzjowany. Matuidi sprytny, bo odciągnął uwagę. Verratti sprytny, bo to wykorzystał. No, ale wielu z was na pewno powie, że to... To jest chamstwo. Krótko mówiąc, od spryciarza do chama jest niewielka droga. Chamstwo na boisku może przejawiać się nie tylko w zagrywkach z piłką przy nodze, jako nieudana próba zaskoczenia rywala. W piłce równie istotne jak niekonwencjonalne zagrania i pewnego rodzaju cwaniactwo są gierki psychologiczne, mające na celu, w cudzysłowie, zablokowanie przeciwnika. Zademonstrowanie mu, że dzisiaj nie ma czego tutaj szukać. Żeby pokazać, że ten przeciwnik... Może jest taki słaby tu. Może jest taki słaby tu. Zresztą, wszyscy nad Wisłą doskonale wiedzą, jak Liverpool wygrał Ligę Mistrzów w 2005 roku. Prawda? Ale gdy 7 lat później, podczas Euro 2012, w ten sam sposób Joe Hart próbował wygrać psychologiczną gierkę z reprezentantami Włoch, nie przewidział jednego, że po ich stronie jest gość z psychiką zajebiście silną. Jestem człowiekiem z miasta. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. No i tutaj przykład jest idealny. Pirlo
Kamienna twarz, silna psychika. Bezczelny chłopaczek, szybko usadzony na ziemi, ale zero w tym hamowy. Pełna kultura, bez dyskusji. Dyskusyjne za to mogą być prowokacje piłkarzy skierowane w kibiców. Bo z jednej strony zawsze to jakaś forma rewanżu. Obrażając trybun, a ty i tak strzelasz tego gola tuż przed ich nosami. Właśnie przypadek Jamie'ego Vardy'ego jest szczególnie ciekawy, bo Anglik wręcz pokochał prowokowanie kibiców rywali po strzelanych bramkach. Co najlepsze, jego niektóre cieszynki są dedykowane konkretnym klubom, jak na przykład udawanie orła przed kibicami Crystal Palace. Albo wycie wilka przed kibicami Wolverhampton. No i tu pytanie o granice jest zasadne, bo z jednej strony śmiesznie i fajnie oglądać takie akcje, szczególnie przed telewizorem, ale postawmy się na miejscu kibiców prowokowanych przez Vardy'ego. Przecież w ich oczach to klasyczny cham, prowokator i... I znów wracamy do kwestii granicy między bezczelnością, prowokacją, psychologicznymi gierkami, a zwykłym chamstwem. Przykładem świetnie to ilustrującym jest Zlatan Ibrahimowicz, któremu zresztą jakiś czas temu poświęciłem cały odcinek. Bo to, czy Szwed jest taki naprawdę, czy tylko to udaje, to naprawdę sprawa drugorzędna. Chodzi o zachowanie na boisku, bo czy pewnością siebie można nazwać na przykład takie zachowania. Przepraszam, jesteście cali? Kur... Niegrzeczne chłopaki wpisujące się w jakiś tam urok, czy po prostu boiskowe chamy. Nie mówię nawet już o samych faulach, bo o brutalach powstały już tysiące filmów. Nie o to mi chodzi. Chodzi też o takie typowo gówniarskie zagrywki, jak na przykład strasznie irytujące wybijanie piłki, czy zabieranie piłki przez Kyliana Mbappe. Czy to grając w klubie, czy występując w barwach reprezentacji Francji. Albo o prowokacje dotyczące wzrostu, czy wyglądu innych piłkarzy. I w sumie... Akcja wywołuje reakcję, bo z jednej strony słyszymy, że Neymar powinien być jakoś szczególnie chroniony, bo jego rywale z Ligue 1 polują na jego nogi. I jasna sprawa, celowe faule to straszne dziadostwo i niebezpieczny proceder, ale sam Neymar nie zawsze daje powody do tego, aby go polubić. Te granice trudno wyznaczyć. Piłkarze muszą mieć świadomość, że takie akcje będą odbierane na dwa sposoby. To logiczne, że w większości przypadków nawet największy burak będzie miał za sobą swoich kibiców, dla których będzie tym bad boyem, bo przecież piłka jest dla twardych facetów i tak dalej. Oczywiście byłbym naiwniakiem, gdybym wierzył, że coś nagle może się w tej kwestii zmienić i mecze będą rozstrzygać się wyłącznie na sportowo, w duchu fair play. Przecież nawet trenerzy dają się ponieść emocją i robią takie akcje. No cóż, pozostaje nam tylko trzymać kciuki za miłych gości. I tego wam życzę, dostojni panowie, żebyście się nie posrali. A jeśli mowa o kciukach, zostawcie jednego z nich pod tym filmem oraz pamiętajcie o subskrypcji. I jeszcze jedno, pojawił się nowy podcast o Wayne Rooney'u, który teraz widzicie na ekranie. Zapraszam do odsłuchu. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do zobaczenia niebawem.